Wolne głosy w telewizji Republika. Skoro pokazują koledzy realizatorzy mojego Twittera, to zajrzyjmy na Twittera, bo tam ambasada Rzeczpospolitej na Białorusi, czyli w Mińsku, pokazuje czci rocznicę, 222. rocznicę przysięgi Tadeusza Kościuszki, a oddaje cześć Karolowi Morawskiemu, naczelnikowi insurekcji w Wielkim Księstwie Litewskim, co z jednej strony świetnie pokazuje, jak niesłychanie to był wspólny organizm Polski i Litwy, Białorusi, bo przecież to była większość Księstwa Wielkiego Litewskiego, no i wreszcie Ukrainy. Ale zarazem to zdjęcie pokazuje, w jakim stanie są polskie pamiątki, jak traktowana jest polskość, jak niewiele z tego zostało. Oto pytam mojego gościa, profesor Jan Malicki, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego w naszym studiu. Kłaniam się, panie profesorze. Nie chciałbym, żeby to myląco wyglądało, ten pałac. Nie wiem, który dokładnie to był, ale akurat jest strasznie, strasznie zrujnowany, ale trzeba powiedzieć, to znaczy mnie mówią osoby stamtąd, czy różni koledzy jeżdżący, ja akurat od wielu lat tam nie byłem, ale że generalnie akurat jeśli idzie o opiekę nad zabytkami, to nie jest źle. Nawet jest ogromny program państwowy białoruski, odbudowy i rekonstrukcji zabytków, największych zamków i pałaców. Czasami to jest, bym powiedział, trochę z naruszeniem sztuki rekonstrukcji, ale nie można, tak generalnie nie powiedziałbym, że o zabytki na Białorusi się nie dba. I proszę też, żeby pan redaktor nie pomyślał, że zacząłem o swoje wystąpienie od obrony władzy białoruskiej. Znam pana profesora, wiem, że jest pan od tego daleki, ale rzeczywiście, tak jak pan profesor nie jeździł przez lata, tak ministrowie od tego wspólnej wizyty Radosława Sikorskiego i Franka Waltera Steinmeiera w Mińsku, gdy obaj się mocno sparzyli na takiej próbie porozumienia z Aleksandrem Łukaszenką. Chyba wtedy zaczytywali się książką Adama Bernharda o grze pozorów, o tym, jak słaby jest sojusz Putina z Łukaszenką, jak obaj panowie się nie lubią, jak chętnie doszłoby do jakiegoś wzrotu. Teraz po raz kolejny dystansuje się satrapa białoruski od tego, co robi Władimir Władimirowicz. To jest próba realnej zmiany, czy to jest tylko taka pierdyszka? No tego nie wiemy właśnie. No na tym polega problem, że nie wiemy w tej chwili, jakie będą skutki tej gry politycznej, ponieważ gdyby nie fakt, że to jest takie ważne dla paru narodów, to można by powiedzieć, że to, co się dzieje obecnie w Europie Wschodniej, jest pasjonującą zupełnie grą sił. Ale zadajmy sobie w takim razie... Panie profesorze, co się dzieje w tej Europie? No właśnie, zadajmy sobie pytanie, dlaczego dochodzi do tego teraz? Tyle lat, prawda? 10 lat. Ja akurat pamiętam to doskonale. W 2010 roku ostatnia wizyta, ostatnie rozbudzane nadzieje. Więc zadajmy sobie pytanie, dlaczego dochodzi do tej wizyty teraz? Najpierw, dlaczego dochodzi do tego pewnego typu jednego cieplenia? Ponieważ to jednak Aleksander Łukaszenka decyduje, czy wizyty będą, czy nie, jaki będzie duch tego. Czy będzie spotkanie, czy nie, jaki będzie miał charakter, jakie słowa padną. Mogło być bardzo zimne, a ono podobno nie było bardzo zimne, nie było zimne, wprost przeciwne. Przeciwnie. Zatem dlaczego? No po pierwsze Moskwa. Myślę, że przyczyną jest Moskwa. Działania Moskwy jako taki główny nurt. To znaczy prezydent Białorusi zobaczył, że jego bardzo bliski sojusznik może w regionie zrobić wszystko, co zechce. I to jest przykład Ukrainy, Krymu, Donbasu, nagłego rozbudzenia ludności rosyjskiej. Przecież Łukaszenka doskonale wie, że takich aktywów ma bardzo wiele i boi się podwójnie. To znaczy boi się aktywów rosyjskich, Mohylewszczyzna, Witebszczyzna, tak, Homelszczyzna i tak dalej, żaden problem. Taki Donbas białoruski. A co dziwne, i to musimy uświadomić naszym polskim widzom, boi się identycznego pociągnięcia ze strony Polski. To znaczy Białoruś jest w gorszej sytuacji niż Ukraina, ponieważ ma ogromne skupiska ludności rosyjskojęzycznej, myślącej rosyjsko,
na wschodzie i w centrum i ogromne skupiska polskiej ludności na zachodzie. Musimy postawić się na chwilę w jego położeniu. Takie propozycje padały rozbioru i ze strony ważnych przedstawicieli Dumy Państwowej i Rady Federacji przed inwazją na Ukrainę. W sprawie Białorusi Duma Rosyjska się nie wypowiadała. W sprawie Białorusi się nie wypowiadała. Ja mówię, i wyobraża pan sobie, że Łukaszenko widzi taki sojusz polsko-rosyjski przeciwko Białorusi? Nie, wcale nie. To mi tylko o to próbuję opisać tryb myślenia, że jeśli się kieruje państwem, które jest wielonarodowe, o wielkich skupiskach ludnościowych, różnych grup narodowych, a równocześnie widzi się, że w państwie sąsiednim można takie rzeczy zrobić, czyli je rozbić błyskawicznie, to ten typ rozumowania jest. Do tego dochodzi jeszcze przynajmniej jeden element, na który trzeba zwrócić uwagę, mianowicie, że Białoruś jest w coraz gorszej sytuacji gospodarczej, a ona może się pogorszyć z powodu Nord Stream 2. Mianowicie, jeśli powstanie Nord Stream 2, jeśli te plany obejścia Ukrainy się powiodą, to proszę państwa, musimy wiedzieć, że one w sposób identyczny omijają Polskę i Białoruś. Nagle to brzmi śmiesznie i rozbawię zapewne naszych widzów, ale w sprawie gazu Polska z Białorusią są w sojuszu przeciwko Moskwie i będą bronić Jamału, co brzmi zabawnie. Ale mają też z tego opłaty. A dlaczego Polska? No właśnie, dlaczego Polska? Bo tu no też oczywiście główną przyczyną jest Moskwa, ale to wynika znowu z Ukrainy, ze zmiany sytuacji geopolitycznej. Per saldo z pewnego typu z ogromnego ożywienia Moskwy w regionie, która powoduje per saldo pewne zagrożenie w regionie międzynarodowe. Zatem w tej sytuacji Polsce w sposób oczywisty bardziej się opłaca próba jakiegoś porozumienia z Łukaszenką takim, jakim jest, niż czekać z założonymi rękami, co zrobi Moskwa. Ale nie czekamy od lat, panie profesorze. Wspieramy społeczeństwo obywatelskie. Mamy telewizję Bielsat, która nadaje na Białoruś, jak Radio Wolna Europa kiedyś na PRL. W zasadzie marzyłby nam się demokrata, ktoś w stylu Szuszkiewicza, a nie tego satrapy, który ma krew na rękach. No tak, ale musimy pamiętać o tym, że sytuacja międzynarodowa się rozwija. Gra wojenna, powiedziałbym, się toczy, a na Białorusi nie mamy tej zmiany. Odwrotnie, dziś opozycja, siły opozycyjne są słabsze niż były 5 lat temu. Po prostu. Szereg jest czynników na to wpływających. Nie sądzę, żeby pan redaktor pozwolił mi to wszystko opisać. Ale tak nazwijmy rzecz po imieniu. Dziś po 5 latach siły opozycyjne są słabsze niż 5 lat temu i niż 10 lat temu i niż zwłaszcza w 2006 roku, kiedy wspólnym kandydatem na prezydenta był Aleksander Milinkiewicz. Polityka niestety wymaga czasami zostawienia wyrafinowanych wymogów etycznych, żeby spróbować coś zrobić. Abyśmy tylko, ale to sądzę, że minister Waszczykowski wie doskonale i MSZ, abyśmy tylko nie za głęboko uwierzyli, nie pokładali zbyt wielkich nadziei, ponieważ mamy do czynienia po drugiej stronie jednak z bardzo wytrawnym graczem, który nieraz dlatego ogrywał władze moskiewskie, że jest naprawdę wytrawnym graczem. Jak zastanowimy się, dlaczego przez 25 lat ten, jak gdyby można, nie chciałbym obrazić nikogo, a nikogo z niewykształconych ludzi i także i prezydenta Łukaszenki, ale można by powiedzieć, jest formalnie rzecz biorąc nieprzygotowanym do pełnienia tak wysokiej funkcji z powodu, nie wiem, walorów wykształcenia i tak dalej. Okazuje się wybitnym graczem politycznym. Kołchoz okazuje się, okazuje się być dobrą uczelnią, najwyraźniej, tak, panie profesorze. Ponieważ jest, to ja już parokrotnie to mówiłem, Aleksander Łukaszenka jest czymś w rodzaju, a dodam, że wróciłem dzisiaj, to też przepraszam za taki strój, zbyt swobodny może, wróciłem z Gruzji, czyli ojczyzny wina. Aleksander Łukaszenka jest jak szczep endemiczny wina. Winorośli, szczep endemiczny, czyli taki, który wyrasta gdzieś tylko w jednym miejscu i nigdzie indziej nie istnieje.
Tak i on jest w tym sensie nierozpoznawalny, bo jest jedyny. To panie profesorze, kluczowe pytanie. Czy rolnik, który go hodował, nie zawsze chcąc, Władimir Władimirowicz Putin, który przejmował kolejne elementy systemu białoruskiego, finansował, sprzedając coś taniej, coś drożej, grał. To nie był nigdy człowiek wprost Moskwy na rozkaz, ale który jednak Moskwa zyskiwała coraz więcej. No, widać choćby po wojsku granicznym przy granicy z Polską, widać po jednostkach, które tam stacjonują, podlegają wprost prezydentowi Rosji. Czy jest w stanie ten szczep wypuścić z dłoni, pozwolić, by nagle zaczęła go podlewać Zachód, Warszawa? Jeśli będziemy wierzyć, że Aleksander Łukaszenka po prostu porzuci Moskwę i pójdzie na Zachód, to znaczy, że nie zrozumieliśmy minionych 20 lat i przeżyjemy nowe zawody. Jedno, na co możemy mieć nadzieję, tylko to jest moja ocena jedynie, nadzieję, to to, że będzie można w ramach gry politycznej, którą prowadzi Aleksander Łukaszenka, coś wyrwać, coś zrobić, ponieważ chwilowo Łukaszence bardziej się opłaca grać z Polską, czy zacząć współpracować z Zachodem, żeby wzmocnić swoją pozycję, a nie po to, żeby pójść na Zachód tak po prostu. Ludzie z tego władzą wiedzą, że w warunkach zachodnich większość tego tracą. Musimy uważać z nadziejami, ale to broń Boże nie oznacza, że nie należy grać. To no, na realnie, tym polega polityka. O co grać powinniśmy? No jest kilka elementów ważnych. No naturalnie zacznijmy od rzeczy jednak etyki wyższej. Wolności obywatelskie i wolne wybory. W październiku mają być wybory. Jeden z elementów, o którym na pewno minister Waszczykowski mówił, to są wolne wybory październikowe. Jeśli te wybory będą wolne, nie dojdzie do rzeczy takich jak w grudniu 2010 roku, to będzie można tę współpracę na różnych polach kontynuować. Ale w wolnych wyborach wedle wielu badań i tak wygrywa Aleksander Łukaszenka. Nie, tym razem są wybory parlamentarne. Tym razem akurat wybory jego partia, parlamentarne. Dalej to jest mały ruch graniczny. To jest strasznie ważne dla nas. I również dla przeciętnych Białorusinów. Wszystko jest gotowe, przygotowane, nie jest jedynie ratyfikowane przez stronę białoruską. Jeden ruch i ta sprawa rusza. To dotyczy dziesiątków tysięcy ludzi. Wreszcie to jest Związek Polaków na Białorusi, czyli unormowanie sytuacji prawnej organizacji, która jest krzywdzona i której nie pozwala się rozwijać, ponieważ stworzono, rzekłbym, drugi związek fałszywy. Klasyczne pociągnięcie typu sowieckiego. Wreszcie to są również kwestie handlowe i dotyczące współpracy gospodarczej. To jest kwestia języka polskiego i studiów i nauki, wymiany edukacyjnej. Jest podpisana, jest gotowa umowa, niepodpisana przez 2 lata. Nie wiem, no, można jeszcze powiedzieć na przykład o białoruskiej liście katyńskiej. No, to są wszystkie rzeczy, gdzie silna władza na Białorusi może bardzo, bardzo wiele zrobić. Pytanie tylko, czy będzie taka wola? No właśnie na to czekamy. No właśnie. Ciągle chcę powiedzieć, że próbuję wskazać, ostrzec, jak wielkie są niebezpieczeństwa i abyśmy nie mieli nadmiernych nadziei i podkreślić, że należy grać, bo być może coś się osiągnie, ponieważ akurat władza na Białorusi jest w sytuacji, że ma interes coś zrobić, to jaki zrobić ten, gesty. Jaki jest ten interes? Na czym on polega, panie Białoruski? Profesor? Tak, oczywiście. Wzmocnić się gospodarczo wobec nacisku Moskwy, czyli Moskwa w tej chwili sama ma problemy gospodarcze i przestanie tak po prostu finansować różnymi tymi sposobami, o których pan redaktor wspomniał, finansować władzę białoruską. Więc żeby nie dopuścić powiedzmy dalekosiężnie, wybuchu społecznego, Aleksander Łukaszenka będzie musiał jakoś się ratować. Niekoniecznie tak po prostu pożyczkami, kredytami, ale po prostu współpracą gospodarczą. To daje pewne szanse, bo jeśli wejdzie się ze współpracą gospodarczą szerszą, to daje pewne szanse. Przyczyna druga,
No to jest szukanie jakiegoś oparcia po prostu politycznego. Łukaszenko zdał sobie sprawę, że może być zmieciony bardzo szybko. Mało tego, że i w odróżnieniu od Ukrainy, której też nikt nie tak naprawdę nie pomógł, ale w odróżnieniu od Ukrainy jemu nikt nie przyjdzie z pomocą. Ponieważ Ukraina ma chociaż opinię bardzo dobrą. W sensie politycznym na Zachodzie. On ma jak najgorszą. Na niewiele to się przekłada. Mamy doświadczenie wspierania Our Son of a Bitch. Jak to powiedział pewien prezydent Stanów Zjednoczonych, pytany, dlaczego wspierają tego drania. No, ponieważ to nasz zwyczaj. Widzimy to w tej chwili, choćby jeśli chodzi o Turcję. Czy na taką postawę Zachodu, czy ktoś więcej niż Polska, mająca tam także swoich obywateli na Białorusi, może liczyć? To może być projekt europejski jak niegdyś, czy to jest tylko pole zainteresowania Warszawy, a i nikt o takiej czarnej dziurze jak Mińsk i Białoruś nie chce pamiętać, że to będzie zawsze tylko warunek wynikowa stosunków z Moskwą? Nie mam wystarczającej wiedzy na ten temat, ale wydaje mi się, że to jest w tej chwili rozgrywka Warszawy w imieniu Unii Europejskiej, że to jest próba dla zobaczenia, co będzie dalej. Europa jest zajęta w tej chwili naprawdę innymi sprawami. Imigrantami, Syrią, wybuchami, atakami, wojną, rzekłbym, grożącą Europie, a nie zaś stosunkami z Białorusią. Tak, zgadzam się, w tym sensie jest to wynikowa Moskwy, a nie Białoruś jako taka. Panie profesorze, na koniec. Na kursie kolizyjnym z Moskwą znalazł się Waszyngton. Możemy liczyć tam na wsparcie? Chyba jedynie z Waszyngtonu. Konsultujemy te działania z Waszyngtonem? Działamy w sprawie Białorusi? Tak. No znowu nie mam wystarczającej tu wiedzy i nie chciałbym mówić więcej niż wiem naprawdę, ale wydaje mi się, że to wszystkie sprawy dotyczące Moskwy, Polska Moskwa na linii przez Ukrainę i przez Białoruś w sposób oczywisty, nie mam wątpliwości, były omawiane w czasie wizyty ministra Waszczykowskiego w Waszyngtonie. Tak jak niegdyś Niemcy dostały od prezydenta Baracka Obamy carte blanche na przygotowanie późniejszych porozumień mińskich w sprawie Ukrainy między Rosją, Ukrainą a Zachodem, tak Warszawa może dostać tutaj zadanie rozegrania sprawy z Białorusią? Oby, ale nie jestem przekonany w tej chwili. W tej chwili Stany są zaangażowane w większe sprawy. To primo. Sekundo, niestety, nie jestem w tej chwili przekonany, czy Stany Zjednoczone świadomie lub nieświadomie psującej się opinii Polski zleciłyby takie zadanie. Myślę, że na to trzeba chwilę poczekać. Być może jakieś sukcesy z Białorusią plus sukcesy szczytu lipcowego w Warszawie pokażą prawdziwie jedynej potężnej sile politycznej w świecie, jedynemu supermocarstwu, że mogą tu mieć prawdziwego sojusznika. Oby. Dziękuję serdecznie. Na to czekamy. Profesor Jan Malicki, szef Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zostańcie Państwo z nami, bo już za moment publicyści, zatem polityczne podsumowanie dnia, a warto tą przerwę wykorzystać, by zabrać głos w dzisiejszej sądzie. Kto z Państwa uważa, że rząd PiS powinien przeprowadzać referenda w kluczowych sprawach społecznych? Prosimy o SMS o treści 1. Kto z Państwa jest odmiennego zdania o treści 2? Zawsze na numer 72075. Koszty jak zawsze to tylko 2,46 zł z VAT-em.